siedzę na chacie jak Haile Selassie. No właśnie, dziś pomówię trochę o owym cesarzu. Kim był Haile Selassie? No tak było. Haile Selassie to ostatni cesarz Etiopii, który panował w latach 1930-1936, do czasu zdobycia Etiopii przez faszystowskie Włochy, które mimo bohaterskiej obrony zdobyły stolicę Etiopii właśnie w 1936 roku. Wtedy Haile Selassie wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie utworzył rząd na uchodźstwie. Okres okupacji spędził na podróżach po europejskich stolicach, gdzie walczył piórem o niepodległość ojczyzny. W 1941 roku Etiopia została wyzwolona przez wojska aliantów i Haile Selassie odzyskał tytuł cesarza na 33 lata. Haile Selassie, w zasadzie Teferi Mekonnen, doszedł do władzy po śmierci dotychczasowego cesarza Idrisu V, który został oskarżony o islamizację kraju, co skutkowało detronizacją. Tron wtedy odziedziczyła Zaditu, córka wcześniejszego cesarza Menelika II, a jej kuzyn, a nasz owy Haile, wtedy znany jeszcze jako Teferi, został namaszczony jako następca nieletniej Zaditu. Dostał on wtedy tytuł Rastafari, co oznacza książę nieustraszony. Po śmierci dowódcy wojsk Hapte Giorgisa, który był regentem, został wybrany nowy regent, którym był następca tronu. Podczas regencji przyłączył kraj do Ligi Narodów oraz zakazał niewolnictwa. W wieku 14 lat umiera w niewyjaśnionych okolicznościach pierwsza cesarzowa Etiopii. Cesarzem zostaje Teferi Mekonnen i odbiera imię Haile Selassie I, zwycięski lew plemienia Judy, wybraniec Boży. Tuż po rozpoczęciu swoich rządów w 1931 roku uchwala konstytucję i zwołuje parlament. Mimo że po konstytucji kraj się stał monarchią konstytucyjną, to zatrzymał on władzę absolutną. Przed objęciem władzy Etiopia była niemal całkowicie odizolowana od świata. Haile Selassie chciał zeuropeizować państwo, w tym celu wprowadził reformy społeczne, gospodarcze i edukacyjne, dążąc do unowocześnienia państwa. Haile Selassie był idealistą, świetnym politykiem. Rozwijał szkolnictwo, bardzo dużo inwestował, budował poczty, banki, wprowadzał elektryczność, chciał ucywilizować Etiopię. Jednocześnie był bardzo rozrzutny, budował dla siebie bogate pałace i rezydencje, co odbijało się w biedocie społeczeństwa. Części ludności nie podobały się reformy cesarza, co przyczyniło się do puczu w 1960 roku, który co prawda się nie udał, ale po nieudanej próbie zamachu stanu Haile Selassie zaczął rządzić bardziej konserwatywnie i dyktatorsko. Nawiązał stałą współpracę z Zachodem i odciął się od radykalnych ruchów rewolucyjnych wspieranych przez ZSRR. Jego nowa konserwatywna polityka, połączona z gigantycznymi wydatkami na rozbudowane do absurdu ceremoniały dworskie, doprowadziła w końcu do ruiny ekonomicznej Etiopii. Sytuację skomplikowała decyzja cesarza z 1962 roku. Pozbawił wówczas autonomii Erytreę i zaanektował ją, co wywołało walki partyzanckie w regionie i przyczyniło się do narodzenia tendencji separatystycznych w pozostałych miejscach państwa. W 1974 roku nastąpił duży kryzys polityczny, spowodowany skutkami kilkuletniej suszy. Na fali ostrego niezadowolenia społecznego w tym samym roku był udany pucz wojskowy, który definitywnie odebrał władzę cesarzowi. Resztę swojego życia spędził na areszcie domowym. Zmarł 27 sierpnia 1975 roku na skutek nieudanej operacji prostaty. I właśnie dlatego Kękę siedzi na chacie niczym cesarz.